To słychać, Bill? W porządku. A co u ciebie, Phil? Nie jestem Phil. Jestem Squallu z planety Klug. Wysłano mnie na ziemię, bym porwał małych chłopców i zabrał ich do mojego świata, gdy będą służyć jako niewolnicy w kopalniach Zoda. No, sprytny plan. Pech w tym, że nie jestem Billem. Jestem Dash Dynamo. Obrońca tej planety. Przebrałem się za małego chłopca, żeby cię zmusić do pokazania, kim jesteś. Przygotuj się na lanie, Quarkorze. O, Horace, to świetna praca. Świetna. A co mam robić, ciociu? Stać tutaj? Właśnie. I uśmiechać się, jak tylko przyjdą turyści. Turyści? A co oni będą robić? Tylko na nas patrzeć. I może porobią zdjęć. Nikt mi nigdy nie robił zdjęć. Czy ja lubię, jak mi się robi zdjęcia? Oczywiście, że tak. Uspokój się. Lubię, jak mi robią zdjęcia. Lubię, jak mi robią zdjęcia. No właśnie, Horace, spokojnie. Nie możemy stracić następnej pracy przez twoje wpadki. Przepraszam, ciociu. Dash, czekaj. Nie jestem Quarkorem. Musisz uważać, żeby nie... Ten, oleju tam jest zaczął. Ale to niemożliwe. To ja przebrałem się za Dasha Dynamo, żeby odstraszyć najeźdźców z planety Klug. A naprawdę jestem Tavi White, wierny pomocnik Dasha Dynamo. Nie możemy obaj być Tavi White'em. Hej, ty, gapisz się na nas? Kto się nie gapi? Bo my jesteśmy wojowniki japońskie i jesteśmy w porządku. Tak cię kocham. W całym morzu nie ma nikogo, od kogo byśmy się bali, koleś. Może jesteś od nas większy, ale też grubszy i tłustszy. A my to same mięśnie. No, mięśnie. W tłościach. Gruba, gruba ryba. Jesteś tak gruby, że Pacyfik przy tobie wygląda jak kałuża. Jesteś tak gruby, że zanim się obrócisz, to mija rok. Jesteś tak gruby, że... Tapu! No właśnie, ale dzięki temu przebraniu odkryłem, kim naprawdę jesteś, więc mogę ci powiedzieć, że tak naprawdę jestem... Quarkorem z planety Klug. Moim planem było porwanie wiernego pomocnika Dasha. Ale ja nie jestem Tavim White'em. Jestem chłopcem o imieniu Bill. Serio? Tu zdarza się. No tak naprawdę jestem Phil. A to spoko. Idziemy na lody? Jasne, chodźmy. Cześć, jestem Sally Van. A ja? Mike Tudeń. A oto najnowsze wieści. Mózgi chłopców są zrobione z brudnych chusteczek. Mózgi dziewczyn są zrobione z gotowanej kapusty. Chłopcy pachną jak spocone kałamarnice. Dziewczyny pachną jak mokre orły. Chłopcy śpiewają tak. Dziewczyny śpiewają tak. Byłeś bardzo zabawny. Wiesz, ty też. Mam. Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie na świecie jest w moich rękach. A gdy nacisnę ten guzik, nic go nie powstrzyma. Nic! Przycisk play jest z drugiej strony. A, tak. Jasne. Chusteczkowa wiewiórka uwielbia jeździć na motorze. Sądzi, że jazda przez las to świetna zabawa. Sądzi, że jazda przez tunel to też świetna zabawa. Ale uważa, że myjnia nie ma zupełnie nic wspólnego z dobrą zabawą. Śliczne córeczka. Przecież nie jest piękna. To kapitan cienki gość. We własnej osobie. Super czarny charakter, który powala siłą swych
przerażających kawałów. Zostaw nas! Jak się nazywa ulubiony instrument szkieletów? Nie wiemy. Piszczelki, łapiecie piszczelki. O, okropność. Co to jest? Zielone z kółkami i skaczesz? Przestań, proszę, zostaw nas! Żaba na kółkach! To nie do zniesienia. Powinniście zmienić tego dzieciaka na lepszy model. Może na szczeniaczka? Pewien kucharz, co był wilkiem, chciał raz hrabiego uraczyć posiłkiem. A że przyszedł prosto z lasu, to rąk umyć nie miał czasu, więc ugniatał ciasto na placę w synku. Pomocy! 16 milionów lat temu, licząc od zeszłego czwartku, potężne dinozaury zniknęły z powierzchni Ziemi. Stało się to z wielu powodów. Oto jeden z nich, numer 63. Idzie dziuns piun, brawa, zaraz będzie zabawa. Jestem dziuns piun, moi mili, zagram dla was